Proszę Państwa, ja mam pełną świadomość, że Państwo jesteście przywiązani do tego, że ogłaszam kolejne podwyżki, ale jak Państwo pozwolicie, to chciałem nieco rozczarować. Tym razem odwrotna wiadomość, mianowicie dotycząca stawek w mieszkaniach komunalnych. Jak Państwo wiecie, obowiązują nas pewne zasady dotyczące regulowania stawek w mieszkaniach komunalnych. To dotyczy tak zwanej stawki odtworzeniowej 1 m², która w tym roku się zmniejszyła, ale także musimy brać pod uwagę zeszłoroczne wyniki i one wskazują na to, że biorąc pod uwagę około 85% ściągalność czynszów, przychody, jakie otrzymaliśmy, to jest w granicach ponad 55 milionów złotych. Wydane zostało ponad 54 miliony złotych na te mieszkania. Także tutaj jest pewien zysk. W związku z powyższym chciałem powiedzieć, że w tym roku nie przewidujemy podwyżki stawek mieszkań komunalnych, mimo że ustawa nie wyklucza takiej możliwości, albowiem tam jest stawka 11,04, my mamy około 8 zł, ale biorąc pod uwagę także ten zakres podwyżek, które dotkną mieszkańców i które były konieczne, nie chcemy już nakładać nowych stawek, nowych podwyżek. To jest taka ogólna wiadomość, natomiast jeżeli trzeba coś uszczegółowić, to sądzę, że uczynią to panie dyrektorze.